Radio Oko. Moi drodzy, i już nie jestem sama. Zapowiadani od rana przeze mnie goście dołączyli do mnie i cieszę się, że dzielimy wspólnie ten poranek. W studiu Jacek Parzych, no i oczywiście jego i moi goście, czyli Greg Sprus i Dorian Gemski. Witam was serdecznie, to członkowie kapeli Get. Witamy serdecznie. Witamy. 9 rano, wy wczoraj graliście koncert i o poranku jesteście u nas na antenie, czyli to życie rock'n'rollowe to mit? Sami nie wiemy, jak to się stało, bo już odwoływaliśmy ten wywiad, więc to nie jest mit. Musicie uwierzyć. Ale udało nam się, daliśmy słowo, więc zebraliśmy się i jesteśmy tutaj. Co prawda w szlafrokach, ale udało się. Doceniamy, moi drodzy, doceniamy naprawdę bardzo świetną atmosferę wczoraj wprowadziliście. Ostrołęka na pewno was zapamięta i w naszych uszach jeszcze echa tego waszego wczorajszego występu. A wy sądzicie, że Ostrołęka zgotowała wam gorące przyjęcie? Tak, bardzo fajnie. Bardzo byliśmy zadowoleni, że zostaliśmy tak fajnie powitani i przez organizatorów, i przez ludzi, którzy byli. W ogóle wczoraj po koncercie, jak usiedliśmy sobie, tak chcieliśmy znaleźć jakieś ciche miejsce, żeby sobie incognito posiedzieć. W końcu jeszcze dwie ławki dostawiali, że mieliśmy taki stolik duży. Dużo ludzi było naprawdę zachwyconych. Okej, bo tu nie dopuszczam do głosu Jacka Parzycha, więc myślę, że teraz o muzyce. Ja tak za bardzo się nie wyrywam. Powiem tylko, że było bardzo trudno chłopaków. Znaczy, może bardzo trudno to nie, ale umawialiśmy się na tę godzinę. Nieludzką porę wybrałeś. Nieludzką porę, no ale to tylko ze względu na ciebie, że ty tutaj jesteś i można zrealizować. No, dziękuję bardzo, ale po mnie jest też Piotr Grzyb, który wczoraj także towarzyszył mi na scenie, aczkolwiek no cieszę się, ale że ale też jesteście. Nie chciałem chłopaków tutaj wstrzymywać w jakichś ich planach, no i takich zmotywowałem. Ja myślę, że też pokazujesz chłopakom, że wcale ta droga artystyczna nie taka łatwa i przyjemna zawsze. No trzeba czasami się jakoś przełamać i rano wstać. Słuchajcie, powiedzcie tak pokrótce, jak to się zaczęło, że jesteście Get w ogóle, bo wcześniej to chyba był jakaś inna formacja, tak? Tak, wcześniej chłopaki grali z Macharem w grupie Rattlesnake i ja Ernesta znałem już w sumie pół życia, bo razem chodziliśmy do technikum. I chłopaki wyemigrowali do Niemiec, tam stworzyć projekt, ale przez różne perypetie życiowe jednak do tego projektu nie doszło. I jak zdecydowali się, że wrócą do Polski, Ernest się do mnie odezwał, jako że wiedział, że ja gram na gitarze, czy chcę stworzyć projekt, a ja też w tamtym czasie byłem w Anglii, a planowałem powrót, więc mieliśmy wideokonferencję i stwierdziliśmy, że wracamy i robimy to. To wy taka jesteście międzynarodowa gwiazda, bo wiem, że graliście naprawdę u boku ludzi, którzy mają ogromne sukcesy, bo graliście support przed Gibbonsem, tak? I to było w Suwałkach. Zgadza się, graliśmy, supportowaliśmy Billy Gibbonsa z ZZ Top. Zdarzyło się jeszcze parę supportów, jak Erika Bardona z The Animals, z polskich gwiazd to Organek, Oddział Zamknięty, TSA. Ostatnio parę tygodni temu w sumie Happy Set jeszcze był. Parę dni temu Nocny Kochanek, Dziwna Wiosna, także Vader nawet się zdarzył. Maciej Maleńczuk, także co chwilę tutaj kogoś poznajemy i z kimś się gdzieś przecieramy. No co, cieszymy się, że w sumie projekt Get, o którym wspominał Dorian, że w sumie powstał rok temu. Przez ten czas zagraliśmy 110 koncertów przez rok, więc jesteśmy cały czas w trasie, cały czas na walizce. Ale widzimy już ten wzrost tej, troszkę można to powiedzieć, jeszcze nie popularności, ale już tego, że ludzie zaczynają o nas mówić, już zaczynają powoli ludzie do nas dzwonić, żeby załatwić koncert, a nie, że my się musimy kontaktować z kimś, więc widzimy, że ma to jakoś przyszłość i tylko czekamy na coś, co przyniesie czas dalej. Wyczytałam, że to miało być 100 koncertów na promocję waszego krążka, wam się udało tych koncertów zagrać już 110. Dokładnie, no ogólnie chcieliśmy grać jak najwięcej koncertów. Nie wiedzieliśmy, ile tu wyjdzie w skali roku, ale jak w końcu sobie podliczyliśmy wszystkie koncerty, to nam wyszło 108 chyba dokładnie to było koncertów w skali roku, więc no naprawdę, naprawdę nieźle. Jak na początek, bo to chciałbym zaznaczyć, że w sumie wystartowaliśmy od zera i już taki rozmach mieliśmy. Trasę na 100 koncertów. Więc. Ucieknijmy razem do tytułu pierwszego numeru, który promował ten krążek. Jak to się ma do waszej muzycznej historii? Uciekaliście przed czymś? Chyba przed taką codziennością, w sensie. Prozą życia. Tak, prozą życia. Chcieliśmy uciec w takie, no, bardziej ciekawe życie i jakby udało się. Ogólnie ten utwór też powstał, jak myśmy się spotkali na urlopie, jak zjechaliśmy z zagranicy. Spotkaliśmy się u mnie w domu pod Rzeszowem i tam by nagraliśmy właśnie Come Together, które leciało tutaj jeszcze przed
przed naszą rozmową i nagraliśmy właśnie też utwór Ucieknijmy Razem i to był w sumie taki pierwszy utwór, który powstał jako Get, także to historyczny. Wy też jako zespół postawiliście wszystko na jedną kartę. Wyczytałam, że staracie się utrzymywać z muzyki, to znaczy, że swoje życie prywatne podporządkowaliście muzyce. Przy młodym zespole to chyba jest jednak sukces, prawda? Móc tak sobie zorganizować życie. Ogólnie jest faktycznie tak, że żyjemy z tego, utrzymujemy się z muzyki. Jeżeli mamy grać jakiś koncert, to ja nie dzwonię do chłopaków i się nie pytam, czy oni mogą, tylko jeżeli w kalendarzu nie ma nic zabukowanego, to po prostu zawsze gramy koncert. Są jakieś wyjątki, jeżeli ktoś ma jakieś, nie wiem, spotkanie ważne, rodzinne, czy jakieś wesele, czy coś, no to wtedy po prostu mówi, że on nie może tego dnia i wtedy ta data jest tak jakby nieosiągalna. Ale tak to, tak jak mówisz, jeżeli jest wolna data, to nawet czasami się poniedziałki, wtorki zdarzają i wtedy po prostu gramy. No i tak to się kręci. Ja się nie dziwię, że to się udaje zorganizować, bo wczoraj to, co zgotowaliście naszym fanom na scenie, jest po prostu niesamowite i na pewno długo pozostanie w naszej pamięci. Gorącą atmosferę zapewniliście Ostrołęczaną. Wiem, że trochę zagaduję, już przekazuję Jackowi tutaj mikrofon, natomiast mam jeszcze jedno pytanie, bo zaciekawiła mnie Gedopedia. No to był akurat mój pomysł. Po paru trasach, tyle mieliśmy różnych takich historyjek i takich tak zwanych inside joke'ów, że chcieliśmy to akurat w naszej limitowanej wersji płyty zamieścić, że nawet jeżeli ludzie kupią tą płytę, potem nawet nie do końca będą wiedzieli, o co chodzi, bo nie każde hasło jest wytłumaczone tak w 100%, ale żeby podchodzili, żeby była jakaś interakcja i żeby to było takie osobiste. Świetnie, fajny pomysł, bardzo myślę, tym bardziej dla fanów. A mój ulubiony utwór z tej płyty to oczywiście Zróbmy Coś Szalonego, który puszczałem będąc tutaj na antenie, promując zespół Get, bo oczywiście chciałem, żeby Ostrołęczanie, tak, zapoznali się z waszą muzyką w taki właśnie sposób. Oczywiście Come Together też było emitowane na antenie. Naprawdę ten tytuł akurat, Zróbmy Coś Szalonego, to jest taki tytuł, który was identyfikuje, bo wy naprawdę jesteście szaleni na tej scenie. Trzeba przyznać, że macie tyle energii. Ja jak po raz pierwszy was zobaczyłem, to już mi się to po prostu spodobało. Mówię, taki power chłopaki mają. Co oni biorą? No, to jest otanie rzeczy. Ja myślę, że to po prostu młodość. Tak, młodość. Tego im zazdrościmy i na to moglibyśmy się z nimi zamienić. Nie, tutaj nie wspomagamy się niczym, także tutaj po prostu chodzi o to, tak jak mówisz, młodość, przede wszystkim pasja do tego, co się robi, bo jeżeli byśmy tego nie kochali, po prostu muzyki, tego życia, no też w trasie, spotykania się z ludźmi, to po prostu byśmy tego nie robili, bo to nie miałoby sensu. Jednak to wymaga wielu poświęceń takie. To się tak wydaje, że fajnie się patrzą, pojedziemy sobie gdzieś, sobie zagramy, ludzie nas lubią, postawią nam drinka i jest fajnie. Jest dużo wyrzeczeń, jest dużo takiej niewidzialnej pracy nad tym, że trzeba się spotykać na próbach, też ten booking, robienie cały czas tego merchu, okładki, plakaty i tak dalej. Dużo jest takiej niewidzialnej pracy i to jest jednak taka, można powiedzieć, etatowa robota. Już nie wspominając o tym, że auto co chwilę się nam psuje, mechanik to już nas z imienia i nazwiska po PESEL-u już nas zna. Także dużo jest tutaj właśnie takich problemów też. A co do utworu Zrób Coś Szalonego, to w sumie napisałem ten utwór w Niemczech i on na początku był utworem anglojęzycznym. Dopiero jak wróciliśmy, to Dorianowi bardzo się spodobał ten utwór i bardzo chciał, żeby dokładnie, tak jak tekst jest po angielsku, żeby go zamienić na polski tekst i udało się to zrobić. I bardzo się cieszymy, że nas promujecie i że podoba się wam nasza muzyka. Bardzo miło nam i dziękujemy, że nas puszczacie. No bardzo, bardzo nam się podobacie. A kiedy kolejna płyta? No powoli się będziemy za to zabierać, bo teraz od wydania pierwszej, no to w sumie jeszcze rok nie minął, więc chcemy jeszcze tak trochę odczekać. Już mamy parę pomysłów i jak to się już wszystko uzbiera i zawiąże, wtedy myślę, że będziemy mieli takie intensywne spotkania na próbach i będziemy kształtować brzmienie drugiej płyty. Ale będziecie pozostawać przy tym brzmieniu, przy tym charakterze muzyki, bo wy jesteście taki brytyjski rock trochę w tym klimacie, to przynajmniej się tak odczuwa z mojej strony. Sami zobaczymy, bo no, to jest najciekawsze w tym, że to jest wędrówka i sami nie wiemy, czy jak już dojdzie do momentu nagrania płyty, czy po prostu bardzo pozmieniamy, czy tylko trochę pozmieniamy. Na pewno nie będzie taka sama, no bo to nie chcemy wydawać drugi raz tego samego, ale no, na pewno też coś pokombinujemy z dźwiękiem. Pytanie, jak bardzo. No ten żywioł u was jest po prostu niesamowity. To bardzo mi się to podoba. Dzięki. Miejmy nadzieję, że wszystko ułoży się tak, jak chcecie, że ta kariera będzie
będzie się rozwijała. Myślę, że jak na staż zespołu, to naprawdę świetnie idzie. Tym bardziej, że jak mówicie, możecie sobie pozwolić na to, by z tej muzyki się utrzymywać, oby jak najwięcej osób poznało się na waszej muzyce. Będziemy powoli kończyć, chyba że macie jeszcze jakiś przekaz dla swoich fanów, dla naszych słuchaczy. Chcielibyśmy pozdrowić Ostrołękę, ponieważ wiele razy tutaj jeszcze z wcześniejszym projektem graliśmy, także bardzo tutaj pozdrawiamy wszystkich. I co? I bardzo lubimy w ogóle tutaj wracać i tutaj grać i bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni. Ja czuję duży niedosyt, więc mam nadzieję, że szybko do nas wrócicie. Również mamy taką nadzieję i dziękujemy za przemiłą poranną rozmowę. A do usłyszenia wybrałam kawałek Hej Mała, to może jeszcze słowa o tym kawałku. Hej Mała to tak samo kompozycja Grega. Tekstowo jest o miłości, o szybkiej miłości. Rock'n'rollowej. Tak, rock'n'rollowej miłości. Jak słuchacze posłuchają, to na pewno znajdą element swojego życia w tym tekście. Jacku, czy chcesz coś dodać? Ja to tylko chciałem chłopakom życzyć nowego, dobrego samochodu. Przyda się. No i oczywiście, żeby nie tracili tej energii, którą mają, bo to jest niezwykły magnes, który przyciąga słuchaczy. No przynajmniej mnie tak pochłonął bardzo i tak optowałem za tym, żebyście zagrali właśnie na tym festiwalu, bo to, no, dla mnie to niesamowity zespół. Moi drodzy, ja dodam tylko, że Jacek Parzych tutaj oczywiście reprezentuje radio, ale również zespół Ad Hoc, który także wystąpił na wczorajszym festiwalu bluesowym w Ostrołęce. A więc na 88,5 FM gościliśmy przedstawicieli grupy GET, Greg Sprus i Dorian Gębski, a także moim gościem był Jacek Parzych. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio Oko. Wpisane jest twoje imię. Hej mała.